startowali m.in. uczestnicy dzisiejszych zawodów. Jesper Monberg, Matej Ferjan oraz Peter Carson reprezentujący barwy Gorzowskiej Stali i młodzieżowiec Leszczyńskiej Unii Jurica Pawlicz. Prosto z tych zawodów przyjechali do Leszna. Jurica Pawlicz trochę zmęczony podróżą, podobnie zresztą jak Peter Carson. Szwed narzeka na ból kręgosłupa, ale zobaczymy, jak będzie spisywał się w dzisiejszych zawodach. Korzystał tam jeszcze z pomocy lekarza przed zawodami. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Przed nami pierwszy wyścig z udziałem młodzieżowców. Robert Kaszczak wystrzelił ze startu w czerwonym kasku. Tam chyba za szeroko pod ogrodzenie pojechał Jurica Pawlicz, a chwilę nieuwagi Roberta Kaszczaka wykorzystał w białym kasku 20-letni reprezentant Gorzowskiej Stali Tomasz Jonasson. Ten chłopak swego czasu był nawet na celowniku Leszczyńskiej Unii. Ostatecznie związał się dłuższym kontraktem z drużyną trenera Stanisława Chomskiego. A przypomnę, on debiutował w polskiej lidze na polskich torach w 2006 roku. I właśnie Jonasson na prowadzeniu, na drugim miejscu Robert Kaszczak i walka o jeden punkt. Adrian Szepczykowski okazuje się lepszy od Jurycy Pawlicza. Pawlicz wczoraj w półfinale wywalczył miejsce rezerwowego w wielkim finale, który odbędzie się, przypomnę, na torze w Zielonej Górze, turniej Grand Prix Challenge. Bezpośrednia walka o trzy miejsca premiowane awansem do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Dobrze zaprezentowali się w półfinałach reprezentanci Gorzowskiej Stali, w komplecie awansując do turnieju finałowego w Zielonej Górze. W komplecie, czyli Peter Carson, Jesper Monberg oraz Matej Ferjan, a w pojedynku Adams kontra Tomasz Golob. Kapitanowie obu zespołów, ponadto na torze Adam Schilz i w kasku białym Jesper Monberg. Monberg, bardziej znany pod nazwiskiem Jesper Jensen, po zmianie stanu cywilnego przyjął nazwisko żony, ale on tutaj się nie liczy w walce o zwycięstwo. Toczy się piękny bój pomiędzy Tomaszem Golobem i Lee Adamsem. Wydawało się, że ze startu i z pierwszego wirażu lepiej wyjechał Lee Adams i on dowiezie prowadzenie. Tymczasem świetny atak Tomasza Goloba. I właśnie kapitan Gorzowskiego, Beniaminka Ekstraligi, prowadzi za nim. Tuż, tuż podąża jego cieniem Lee Adams. Walka o zwycięstwo. Na trzecim miejscu Adam Schilz i na miejscu czwartym Jesper Monberg. Schilz w tym tygodniu zaliczył świetne występy zarówno w Anglii oraz w Szwecji. W Anglii w poniedziałek wywalczył 15 punktów w meczu ligowym. Następnie świetnie zaprezentował się w lidze szwedzkiej, zdobył zespół trenera Czesława Czernickiego. Doskonale zdaje sobie sprawę, że musi to spotkanie rozstrzygnąć na swoją korzyść. Wszyscy oczywiście liczą także na zdobycz punktu bonusowego. Przed nami trzeci wyścig. Kaszczak, Carson, Baliński i Ferjan. Ferjan wrócił do składu drużyny gorzowskiej, niejako eliminując z ekipy Pawła Chliba. Chlib jeździł przeciwko Unii Leszno w tym spotkaniu na torze w Gorzowie. Ferjan jednak na wyjazdach podobno zdecydowanie pewniej się czuje, no ale nie potwierdza tego w tym pierwszym starcie przed leszczyńską publicznością. Już zjechał z toru, jakby jakieś kłopoty ze sprzętem, a tymczasem szwedzki okularnik, ten niezwykle doświadczony żużlowiec Peter Carson, którego zabraknie w tegorocznym turnieju o drużynowy Puchar Świata, tak zdecydował menadżer reprezentacji Trzech Koron. Przypomnę, że te zawody już rozpoczynają się w najbliższą sobotę turniejem półfinałowym w Lesznie. Drugi półfinał zaplanowano w poniedziałek w angielskim Coventry i tam właśnie wystartuje reprezentacja Szwecji. Reprezentacja Szwecji bez Petera Carsona, bez Mikaela Maxa, bez Fredrika Lindgrena. W Lesznie jak na razie cały czas remis. Po trzech wyścigach 9-9. Może coś zmieni się w pojedynku czwartym. Jonasson zastępuje Adriana Szepczykowskiego. Jest to jedyna zmiana w tym pojedynku. Ponadto na torze na pierwszym polu startowym Jarosław Pampel, obok niego Rune Holta, Robert Kaszczak, Jonasson po zewnętrznej, szeroko w białym kasku, a Jarosław Pampel na czele stawki. Za nim para gorzowskich żużlowców w żółtym kasku, Rune Holta i w kasku białym Tomasz Jonasson.
No i nieoczekiwanie to Jonasson bardziej naciska Hampela niż Rune Holta, chociaż wszyscy liczyli tutaj, że indywidualny mistrz Polski może być piekielnie szybki na leszczyńskim torze. A Jonasson teraz tutaj niewiele brakowało i wyprzedziłby Jarosława Hampela, ten jednak doskonale obronił pierwszą pozycję. Zawodnik leszczyńskiej Unii aktualnie najskuteczniejszy w barwach mistrza Polski w Speedway Ekstralidze. Jeszcze do niedawna wyższą średnią biegopunktową posiadał Lee Adams, ale na początku tej drugiej rundy rewanżowej Speedway Ekstraligi Hampel wyprzedził w tej klasyfikacji najskuteczniejszych kapitana leszczyńskich Byków. Jarek wygrywa pierwszy swój występ przed leszczyńską publicznością w wyścigu piątym. Tomasz Golob kontra Damian Baliński i Krzysztof Kasprzak. Uzupełnia skład wyścigu Jesper Monberg, reprezentant Danii. Golob na pierwszym polu startowym. Tutaj niezwykle ciekawa jest ta konfrontacja przede wszystkim reprezentantów Polski ścigających się w dzisiejszych zawodach w kontekście turnieju półfinałowego o drużynowy Puchar Świata. Tomasz Golob spogląda, gdzie kolega z zespołu widzi, że Monberg dopiero na czwartej pozycji. Pewnie teraz Golob rozpędzi swój motocykl, będzie uciekał, chociaż mocno naciskany przez Damiana Balińskiego. Baliński tuż, tuż przy najlepszym zawodniku gorzowskiej stali. Golob za nim, Baliński, trzeci jedzie Krzysztof Kasprzak. No i chyba tutaj na więcej jak na remis nie mogą liczyć oba zespoły. Może jeszcze Damian zdoła wyprzedzić Tomasza Goloba. Ten jednak kontroluje przebieg wydarzeń na torze. Spogląda co chwilę na swojego rywala kątem oka, to z lewej, to z prawej strony. Teraz uzyskał większą przewagę. No i prawdopodobnie bez większego trudu zainkasuje drugie indywidualne zwycięstwo w dzisiejszych zawodach. No i przed nami szósty wyścig. Jarosław Hampel i Jurica Pawlicz. Rywalami są Peter Carlsson i Matej Ferjan. Ferjan w pierwszym wyścigu nic specjalnego nie pokazał, po tym bardzo słabym starcie nie dojechał do mety. Peter Carlsson za to wygrał. Wygrał także Jarosław Hampel. Jak teraz będzie wyglądać bezpośrednia rywalizacja obu żużlowców? Carlsson lepszy, Jarosław Hampel jest drugi, trzeci Pawlicz, chociaż Matej Ferjan wjechał tutaj dosyć zdecydowanie w drugi wiraż po wewnętrznej. Utrzymał jednak Pawlicz trzecią pozycję. Hampel czy zdoła dogonić doświadczonego reprezentanta Szwecji? Carlsson rozpoczynał starty na polskich torach w 1991 roku. Jeździł w barwach bydgoskiej Polonii. Później ta jego kariera toczyła się poprzez zmiany barw klubowych. Zdobywał punkty dla Polonii Piła, dla zespołu z Rybnika, z Torunia, z Tarnowa, z Lublina. Ostatnio występował w barwach Interu Ostrów Wielkopolski. No i zimą dał się namówić działaczom z Gorzowa. No, nami pojedynek siódmy, jedna zmiana. Ten widowiskowo jeżdżący i dosyć agresywnie Tomasz Jonasson, rezerwowy drużyny gorzowskiej w białym kasku na trzecim polu startowym, zastępuje Adriana Szewczykowskiego. Ponadto na torze Rune Holta tor pierwszy, na torze drugim Lee Adams i na torze czwartym Adam Schilz. Holta czy Adam? Doskonale Australijczycy w barwach leszczyńskiej Unii. To na dwóch czołowych pozycjach. Może tym razem, zdobywając komplet punktów, przełamią opór drużyny gorzowskiej. Sytuacja na torze dla mistrza Polski doskonała. Adams świetnie wypuścił przed siebie Schilza, ale muszą uważać. Tutaj chyba większe zagrożenie ze strony Tomasa Jonassona, ale tylko przez moment, bo teraz przesunął się na trzecie miejsce Rune Holta, ale kangury jeżdżące w barwach Unii Leszno zdecydowanie na dwóch czołowych pozycjach. Jest szansa na objęcie prowadzenia w meczu. Shields przed Adamsem, na trzecim miejscu Rune Holta. Holta oraz Tomasz Golob, Wiesław Jaguś, Grzegorz Walasek i dwóch reprezentantów Unii Leszno. Krzysztof Kasprzak i Jarosław Hampel zostali powołani przez selekcjonera polskiej reprezentacji Marka Cieślaka
do udziału w sobotnim turnieju półfinałowym w 8 wyścigu. Trener Czernicki natychmiast korzysta ze zmiany, z rezerwy. Jurica Pawlicz po raz drugi w dniu dzisiejszym zastępuje Roberta Kasprzaka. Ponadto na torze Jarosław Hampel, Tomasz Golob i Jesper Monberg. Tutaj szczególnie ciekawie zapowiada się konfrontacja Goloba i Hampela. Golob jeszcze nie przegrał. Hampel musiał uznać wyższość Petera Carlsona. Może teraz zdołać zrewanżować się Golobowi za porażkę ze szwedzkim internacjonałem jeżdżącym w barwach Stali Gorzów. Golob na drugim miejscu, Jarosław Hampel na prowadzeniu. Zapowiada się pasjonująca walka. Żużlowiec Stali Gorzów w pościgu za Jarosławem Hampelem. Trzeci jedzie Jesper Monberg, czwarty Jurica Pawlicz. A już wydawało się, że gdyby Pawlicz wygrał ze słabo, jak dotychczas spisującym się Monbergiem, wówczas Unia Leszno po tym dobrym starcie Hampela miałaby szansę powiększyć jeszcze przewagę punktową w tym meczu. Tymczasem Monberg skutecznie otwiera ataki Pawlicza, a na prowadzeniu cały czas Jarosław Hampel. Hampel za nim Tomasz Golob. Wyścig ósmy, a przypomnę, po 7, 23 do 19 prowadził Unia Leszno. Teraz jeszcze tam zbliżył się Jurica Pawlicz, atakuje w drugim wirażu. Tam podnieśli się kibice z ławek. Wyścig dziewiąty przed nami i znów zapowiadają się duże emocje, bo oto niepokonany w dniu dzisiejszym Peter Carlson staje naprzeciw Lee Adamsa. Adams pierwszy wyścig co prawda przegrał z Tomaszem Golobem, ale później już dopasował sprzęt do jazdy i mamy nadzieję na zdobycz punktową. Tymczasem świetnie pojechał również Adam Schiltz, jakby chcieli skopiować leszczynianie swój poprzedni występ. Jednak bardzo trudno będzie chyba Schiltzowi obronić drugą pozycję. Mocno naciskany przez Mateja Feriana. A niespodziewanie ten Peter Carlson, który błyszczał w dwóch poprzednich występach przed leszczyńską publicznością, teraz jedzie dopiero czwarty. Ferian jakby zmienił coś w swoim motocyklu. Bardzo szybki, wyprzedził Schiltza. Teraz ruszył w pościg za Lee Adamsem. Jeśli w tej kolejności zawodnicy dojadą do mety, Unia powiększy o kolejne dwa punkty przewagę w dzisiejszych zawodach. Doskonale Adam, spora przewaga. On już wie, że nie ma tutaj szans na podwójne zwycięstwo w tym wyścigu, bo Schiltz spadł na trzecią pozycję. Ferian jest drugi na czwartym miejscu. Peter Carlson 4-2 dla Unii Leszno, która po tym dziewiątym wyścigu zwiększa przewagę punktową do nami. Dziesiąty wyścig. Jedna zmiana. Rezerwowy Jonasson zastępuje Szewczykowskiego. Korzysta trener Chomski z rezerwy taktycznej. A parę Unii Leszno tworzą Krzysztof Kasprzak i Damian Baliński. Kasprzak nie błyszczał, ale teraz walczy tutaj o trzy punkty właśnie z Jonassonem. Holta dzisiaj też troszeczkę zagubiony. Jak na razie nic specjalnego tu nie pokazał. Próbuje walczyć w tym wyścigu, jednak znacznie poniżej oczekiwań tej licznej grupy kibiców gorzowskiej Stali. Ale niesamowity jest ten 20-latek ze Skandynawii. Tomas Jonasson, jak na razie obok Tomasza Goloba, jeździ tutaj najbardziej widowiskowo i bardzo skutecznie. On wyprzedził Krzysztofa Kasprzaka. No i tutaj nie bał się walczyć nawet na łokcie. Na drugim miejscu Kasprzak, trzeci jest Baliński. Chyba leszczyńskie byki nie mogą liczyć na więcej niż na remis w tym wyścigu, bo już pewnie prowadzi ten zawodnik z numerem 7 na plastronie w białym kasku. Reprezentant kadry młodzieżowej Szwecji. Chłopak niezwykle uzdolniony, już nieźle prezentował się w poprzednich meczach Speedway Ekstraligi. No a dzisiaj w Lesznie przechodzi prawie samego siebie. Widzi coraz większe emocje w Lesznie w wyścigu 11. Ponownie po rezerwę sięga trener Stanisław Chomski. Robi wszystko, by odrobić stratę punktową do prowadzącej Unii Leszno. Teraz wyciąga asa z rękawa Tomasz Golob. Tor pierwszy w białym kasku. On jedzie razem z Peterem Carlsonem, a rywalami są zawodnicy gospodarzy Jarosław Hampel i Adam Schiltz. Jak pojedzie Schiltz? Czy Jarosław Hampel będzie w stanie przeciwstawić się tutaj mocnej parze gorzowskiej Stali?
Golob jest na prowadzeniu. Shields drugi. Jarek spadł na czwarte miejsce. Trzeci jedzie Peter Carson. Zaatakował. Wjechał środkiem torów. Drugi wiraż. Czy wypchnie Shieldsa? Czy reprezentant Australii zdoła utrzymać drugą pozycję? Jednak Szwed jest skuteczniejszy. Podwójne prowadzenie gości z Gorzowa. No i teraz nieciekawa sytuacja, jeśli chodzi o leszczyńską Unię, bo zespół trenera Chomskiego staje przed ogromną szansą zniwelowania straty punktowej. Jeśli w tej kolejności dojadą do mety, Unia prowadzić będzie różnicą tylko 2 punktów. Jednak doskonałe tutaj zagranie taktyczne ze strony Beniaminka Ekstraligi w postaci tej rezerwy taktycznej. Golo pewnie prowadzi. Carson jest drugi. Mówiłem Państwu, że przed zawodami bardzo narzekał na ból kręgosłupa. Tam jakaś kontuzja podobno odnowiła mu się. Zawody w Motali, półfinał eliminacji przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Carlson wygrał, ale wróćmy już do walki, bo 12 wyścig przed nami, 2 zmiany i one są za Szewczykowskiego i Pawlicz za Roberta Kasprzaka. W czerwonym kasku Krzysztof Kasprzak i w kasku żółtym Tomasz Golob. Golob wyścig po wyścigu, teraz doskonale leszczynianie, ale tylko przez chwilę Golob. Doskonały, prawdziwy majstersztyk, wjechał pomiędzy zawodników mistrza Polski, jest już na czele stawki, a teraz jeszcze ten niesamowity Jonasson również wyprzedza Pawlicza i Krzysztofa Kasprzaka. Tasują się zawodnicy na dystansie, piękny pojedynek, no ale niestety dla Unii Leszno bez korzyści punktowych. Golob zdecydowanie i pewnie, jeśli w tej dyspozycji Golob będzie również w sobotę podczas półfinału drużynowego Pucharu Świata, no i dostroją się do wysokiego poziomu jego koledzy z drużyny, to chyba o awans, może ten nawet bezpośredni do wielkiego finału w Wojens, możemy być spokojni. Przypomnę, że rywalami Polaków w sobotę będą zespoły narodowe Australii, Węgier oraz Rosji. 37-35. I co zrobią teraz leszczynianie? Co prawda w tym 13 wyścigu jedzie teoretycznie mocna para biało-niebieskich. Lee Adams i Damian Baliński. Rywalami są Matej Ferjan i Rune Holta. Obaj gorzowianie raczej nie błyszczą. Ferjan jeździ w kratkę. Przebudził się w drugiej części zawodów. Holta kompletnie zawodzi. Może teraz więc podopieczni trenera Sława Czernickiego będą w stanie sięgnąć po komplet punktów, ale po tym słabym starcie nic na to nie wskazuje. Zupełnie zaspał Adams, no i wykorzystali to żużlowcy z Gorzowa na 2 czołowych pozycjach. Czyżby w tej samej końcówce zawodów mocne uderzenie gości? Tymczasem Damian Baliński nie rezygnuje, walczy, przedzielił parę gorzowską. Holta spadł na 3. miejsce, ale cały czas jest tutaj w kontakcie. Bardzo szeroko pojechał tutaj z Damianem Balińskim. Baliński spadł na 3. miejsce. Czy będzie w stanie jednak teraz za mocno wyłamał motocykl przy wyjściu z pierwszego wirażu? Może więc Adams. No ciekawe zawody. Dużo mijania, dużo walki. No i cały czas ten wynik na styku, jak mówią kibice. Adams teraz tam jeszcze po zewnętrznej atakuje. Blokowany jednak przez Rune Holtę. 5-1 dla drużyny z Gorzowa. Ostatnia prosta. Adams wyprzedza Rune Holtę. No i w ten sposób zdobywa 2 punkty. A zwycięża, i to zdecydowanie, Matej Ferjan. 3 punkty. Adams jest drugi. 2 punkty. Holta na 3. miejscu i na 4. pozycji. Damian Baliński. 41-37. Do zakończenia zawodów 2 wyścigi. I jeszcze raz prześledźmy walkę w tym 13 wyścigu. Damian Baliński był już drugi, później spadł na 4. miejsce. Adam wjechał 4, ukończył wyścig na 2. pozycji. Na pewno takie mijanki i dużo walki, emocji mogą zadowolić kibiców. Na pewno tych leszczyńskich nie zadowala postawa mistrza Polski, bo zespół gospodarzy musi gonić wynik, musi gonić rywala. Zespół Stali prowadzi 41-37 i za chwilę pierwszy z biegów nominowanych. Już wydawało się, że zespół leszczyńskiej Unii, gdy prowadził 30-24, będzie w stanie spokojnie wywalczyć, odrobić stratę z Gorzowa i wywalczyć punkt bonusowy. Tymczasem w tej drugiej części zawodów mocne uderzenie, zwłaszcza w wyścigu 11-12 ze strony gorzowskiej
właśnie, kiedy to Stal zdobyła komplet punktów. No i ten pierwszy z wyścigów nominowany. Damian Baliński i Krzysztof Kaszczak. Doskonała sytuacja wyjściowa, jednak tam walczy w żółtym kasku Matej Ferjan. Jonathan jedzie na trzeciej pozycji. Muszą uważać leszczyńskie byki. Ten Jonathan jest szalenie niebezpieczny. Pokazał tutaj się z bardzo dobrej strony w kilku pojedynkach. Nawet z czwartego miejsca potrafił atakować i przesuwał się do przodu. Teraz jest za plecami Damiana Balińskiego. Już szykuje atak przy wyjściu z pierwszego wirażu. I to nie pierwszy atak w tym właśnie miejscu. Świetnie wyjeżdża z pierwszego łuku. Jakoś szybciej prostuje motocykl. Jego silnik nabiera większej mocy. No i jest Jonathan na drugim miejscu. Teraz spojrzał Krzysztof Kasprzak. Jonathan już tutaj dobiera się do skóry Kasprzakowi. Unista jednak na prowadzeniu. Będzie 4-2 dla Unii Leszno. Kasprzak przed Jonathanem, ale znów mieliśmy sporą dawkę ścigania. Trzecie miejsce zajmuje Baliński. Czwarty jest Matej Ferjan. 4-2 dla gospodarzy. Czesław Czernicki, szkoleniowiec leszczyńskich byków. Tam jeszcze ostatnie wskazówki w parku maszyn dla Jarosława Hampela. No i decydujący wyścig. Przypomnę, 2 punktami prowadzi Gorzów. Na starcie Tomasz Golobi, Peter Carson. Najlepsza w dniu dzisiejszym para gości oraz Jarosław Hampel i Lee Adams. Wielkie emocje. Kto będzie lepszy? Gorzowianie w pierwszym wirażu są skuteczniejsi od leszczyńskich byków, ale Adams już jest na drugiej pozycji. Hampel trzeci. Prowadzi Tomasz Golob. Będzie tutaj bardzo trudno wyprzedzić lidera polskiej reprezentacji i najlepszego żużlowca w naszym kraju w ostatnich latach. Ale kapitan leszczyńskiej Unii już wjechał przed Goloba. Jest na prowadzeniu. Golob próbuje odpowiedzieć kontratakiem. W drugim wirażu jest Adam skuteczniejszy. Publiczność na stojąco ogląda ten ostatni wyścig, decydujący o końcowym wyniku spotkania. Bo oto Carson wyprzedził Jarosława Hampela. Również doświadczenie Carsona wzięło górę nad umiejętnościami Jarosława Hampela. Jeśli będzie rezultat remisowy w tym wyścigu, gorzowianie zwyciężą. Hampel atakuje przy wyjściu z pierwszego wirażu. Wyprzedza Carsona. Jest na trzeciej pozycji. No i przy tym wyniku pojedynek zakończy się remisem. I Hampel dzięki ogromnej determinacji przywozi 1 punkt. Słowa uznania dla reprezentanta Unii Leszno. Walczył do końca. No i ta walka została nagrodzona 3. miejscem.